To skrzyżowanie jest nazywane Górką Śmierci. Jadąc ulicą Sikorskiego, często w tym miejscu usłyszysz od egzaminatora komendę skręć w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Dojeżdżając do skrzyżowania zwróć uwagę na znak nakaz jazdy w prawo, który w początkowej fazie manewru uniemożliwia Ci bezpośredni skręt w lewo. Jeśli pojedziesz prosto, Twój egzamin się zakończy. Gdy dojedziesz do drogi poprzecznej, włączasz lewy kierunkowskaz, ustępujesz pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się z lewej strony. Pomiędzy wysepką a obszarem wyłączonym jest miejsce, aby zatrzymać pojazd i następnie ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się z prawej strony. Zwróć uwagę, że stres egzaminacyjny powoduje możliwość niedojechania do linii przerywanej, a w konsekwencji pozostawienie tyłu pojazdu na pasie przeznaczonym do ruchu przeciwnego. Dlatego zalecanym sposobem wjazdu na pas, z którego będziesz wykonywać skręt w lewo na skrzyżowaniu, jest ustąpienie pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się z lewej i z prawej strony. Następnie z włączonym kierunkowskazem podjeżdżasz do linii warunkowego zatrzymania, ustępujesz pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się z lewej i prawej strony i w momencie, kiedy będzie możliwość bezpiecznego wykonania manewru skrętu w lewo, kontynuujesz jazdę.